Gramy fair play. Zawsze wygrywa Jan Kwiech. Tak. A właśnie, co do fair play. O. Czy to prawda, że ty dostałeś kiedyś nagrodę fair play, bo zadzwoniłeś do sędziego po tym, jak Wiesław Jakuś został niesłusznie wykluczony, po tak. to, żeby wykluczyć ciebie? Tak. Kuźbiku, to jest historia, tak, to podobną był... historię tak, opowiadałeś z Ligi Angielskiej. Tak, słyszałem taką historię z Wysp, ale nie wiedziałem, że to się stało u nas i... Cudze chwalicie swego, nie znacie Kuźbicki, no. Tak, to był pamiętam w... 90. Nie, nie, mógł to być któryś finał Mistrzostw Polski Juniorów, którego nie wygrałem. Czyli nie 9-5? 9-5 właśnie wygrałem, mógł wygrałem, być to 9-6, chyba to był taki rewanż za właśnie ten finał Mistrzostw Polski Juniorów. Odbywało się to w Warszawie i tam miałem taki epizod z Wiesiem Jagusiem, jak dobrze pamiętam. Mi defektował motocykl i Wiesław Jaguś po prostu we mnie wjechał, sędzia wykluczył. Wiesie Jagusia, no i to historia. Dobrze. Ale dysproporcja między trenerem a Wiesławem Jagusiem wzrosła, chyba jest rekordowa w brzuchu. To prawda i zawsze mieliśmy takie szczęście, nie wiem, czy ktoś to robił celowo, jeżeli tak, to pozdrawiam. Zawsze mieliśmy numer startowy na jakichkolwiek turniejach, zawsze obok siebie. Czasem wyglądało to dosyć tak komicznie, się mój znajomy śmieje, że startowałem tam już ze swoim synem. Wiesiu, pozdrawiam, jeśli oglądasz. Dobrze, panowie, zaczynamy quiz, bo mamy jakieś niecałe 10 minut, więc szybciutko. Pierwsze pytanie to jest pytanie od pana Jana, kategoria medaliści indywidualnych mistrzostw świata. Bartosz Zmarzlik to w tej chwili jeden z 4 złotych medalistów indywidualnych mistrzostw świata, którzy mają także w swojej karierze złoto w indywidualnych mistrzostwach świata juniorów. Proszę wymienić. Kurwa. Jason Crump, nie, bo ma i złoto juniorskie, i złoto. Jason Crump, to jest Perry Johnson i to jest Gary Havelock. Zgadza się. No. Tak, tylko dla lorków. Jason tak. Philip no i Zmarzlik. Dobrze, jedziemy dalej. Pytanie numer 2 to jest pytanie od pana Michała, kategoria imiona. W tym sezonie w PGE Ekstralidze w meczowym składzie jednej z drużyn było 3 zawodników o tym samym imieniu. Oskarów Czech? Nie, bo Churysz nie pojechał w Ekstralidze. Churysz Poznań. Churysz poszedł do Poznania. Ja myślę, że to chodzi o ten mecz ze Zmarzlikiem, Bańborem i Jaworskim. Tak. Motor Lublin. Zgadza Bartosze. Się, to było pytanie Bartosze. Od pana Michała z Lublina. 1-1. Jedziemy dalej. Grand Prix Challenge, pytanie numer 3, taka kategoria. W minioną sobotę Szymon Woźniak zajął 3 miejsce w Grand Prix Challenge, co dało mu awans do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Kto zwyciężał najczęściej w tych zawodach? Zwyciężał. Zwyciężał, nie awansował. Tak. Nie awansował, zwyciężał. Awansował to Chris Harris, to wiadomo. Nie, właśnie Chris Harris nie miał aż tylu tych awansów. Tam Andy Smith był rekordzistą, bo chyba 7 razy z rzędu awansował. Foxy. Więcej awansów niż Chris Harris miał nawet Lee Adams, ale mniejsza. Kto mógł wygrywać w tym meczku? Może pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest Matej Żagar i nie mam nic innego. Czas? Poprosimy odpowiedź. Iverson? Dobra, dawaj. Jaka jest wasza odpowiedź? Puk Iverson. Nie. Powtórz pytanie, proszę. Kto najczęściej zwyciężał w zawodach Grand Prix Challenge? Nie mam pojęcia. Jakiś Baculik? Nie, Łukasz Drymul. No. Chociaż wchodził przez challenge do GP, też wracał. Nie wiem. A czemu nie Harris? Może to niech będzie Chris Bomber Harris. Nie, Matej Żagar. Kuźbik miał rację, nie ma punktu. Pytanie to, a ile numer... wiemy? Słucham 3 razy, tak. 3 razy. 2, 15, 20, 21. Pytanie numer 4. Kategoria klasyfikacja medalowa. For Nature Solutions KS Apator Toruń po awansie do półfinału wstaje przed szansą, by powiększyć swój dorobek medalowy. Ile medali dotychczas? Masz jakiś pomysł? Ile zdobyli? Tak. To po co się zgłaszasz, Kuźbik? 4 złote. 8 srebrnych, 8 brązowych? W DMP, mówię o DMP. Tak, w DMP. No może być. No może być. Nie wiem jaki jest końcówka pytania. 4 plus 8 plus 8 to 20 wychodzi, tak? Mm. 20. Nie. Czy to jest pytanie z cyklu mniej więcej? Nie. Gorące ziemie. Na pewno 4 złote. Wydaje mi się, że te 8 srebrnych brzmi ok. Nie wiem ile brązowych. Jak patrzysz na mnie, żebym ci podpowiedział, nie patrz. Powiem, no, nie wiem, pojęcie. To będzie na pewno mniej. Będzie... Dobra, strzelmy, że 14. Nie, 18. 4, 7, 7. Nie ma problemu. Nie można było się... Jedziemy dalej. Pytanie numer 5, kategoria British Speedway. W ubiegły poniedziałek Dan Bewley został indywidualnym mistrzem Wielkiej Brytanii. Który z zawodników...
najczęściej wygrywał? Hot Scott Nichols. Scott Nichols. 8 razy. Musimy się szybciej zgadza się, tak. Na startek dzisiaj przegrywamy. Punkt dla Lorków. Jedziemy dalej. Pytanie numer 6 i to są licytacje. Czyli tu bez brzęczka. Tak. Ilu srebrnych medalistów cyklu Grand Prix jesteście w stanie wymienić? Słucham propozycji. Srebrnych. Tak, zaczynamy od dobruców. A nie tylko GP, nie jednego. GP, tak. Jednego wymienimy. Dwóch. Trzech. Czterech. Pięciu. Sześciu. Siedmiu. Ośmiu damy radę. Ośmiu, okej. Okay. Wypuszczamy ich, czy bierzemy 9? Ja już po 5 odpadłem. Nie mam pojęcia. Dobra, 9. Ostro grają. Ostro grają, no. A 10. 10 i pasta. Lecicie. Ale dobra. Czas, Anita. Dobra, lecimy. To tak. Billy Hamill na pewno. Greg Hancock. Tomasz Golob. Jarosław Hampel. Krzysztof Kasprzak. Leon Madsen. Nicky Pedersen miał srebro. Rickardson miał srebro też, nie? Tony Rickardson. Bez Samar Moenko. No, tak, jeszcze dwa nazwiska, tak? Bartosz Zmarzlik miał srebro i jeszcze jedno. Czas. Łaguta? 20 sekund. Nie, no nie, Łaguta nie. Łaguta był złoty. Łaguta nie. Lee Adams. Lee Adams. Tak, zgadza się. Wszystko się zgadza. Ale to było pytanie o erę Grand Prix, czy ogólnie o mistrzostwa? Tak, ogólnie o Grand Prix. Grand Prix. Jedziemy dalej. Billy Hamill mnie to zaskoczył, erze Grand Prix. Jedziemy dalej. Pytanie numer 7. Kategoria statystyki. Emil Sajfudinow jak dotąd ma najwięcej odjechanych biegów w PGE Ekstralidze w tym sezonie. W sumie 85. Jest jeszcze 6 zawodników, którzy mają więcej niż 80. Trzeba wymienić pewnie, nie? Iluś tam. Więcej niż 80. Myślę, że Lambo ma. Lambo na pewno. Bartek oddawał, to może nie mieć. Ktoś, kto dużo staktyczny jeździł. 5 sekund. Jack Holder. Nie, Holder nie, bo kontuzja. Freddy? Freddy Ingren, Dan Biuli i Ty Uffinden, Maciej Janowski. Wymień co najmniej 4. Ja myślę, że Janusz Kołodziej pojechał. Na pewno. Janusz Kołodziej, Jason Doyle. W tych niższych drużynach trzeba szukać, bo tam było taktyczne. Doyle, Kołodziej, Max Frick, chociaż nie, bo to playoffy. Niech będzie Doyle, Kołodziej, Madsen i Lambert niech będzie. Baculik, Mikkelsen, Madsen, Lambert, Lizzi i Smektała. Wymienili się tylko. Odpuścił jedno spotkanie. No. Dobrze, drodzy państwo, pytanie numer 8 i to jest pytanie od Mikołaja Lorka, syna Tomasza, który nas ogląda. Pozdrawiamy serdecznie. Nie będzie statystyczne? Ile wielkich szlemów ma Nowak Dżokowicz? Nie. To się nie liczy. Tomasz tego pytania nie zna. Nie znam. Ile razy Jason Crump zdobył Mistrzostwo Świata? 3. 2004, 2009. 4, 6, 9. Zgadza się, tak. Mogłeś jeszcze chodzić Australii. Dobrze. Jedziemy dalej. Pytanie numer 9, kategoria. Adam, no 10 razy mistrz Australii, no? Lee. Mistrzowie Europy. Kto jest aktualnym. Leon Mac. Doczytuję pytanie. O, juniorów. Nie. Kto jest indywidualnym mistrzem Europy do lat 19? Wiktor Przyjemny. Zgadza się. Raz się wstrzeliśmy pytanie wjechałeś na starcie. No. Nie wstrzeliśmy się, tylko taśmę zrobiłeś. Pytanie numer 10, kategoria Rafał Dobrucki. W 1997 roku trener Dobrucki zdobył... No, podium. Wiemy. Kto stał z tobą na podium? Byłeś srebrny, kto był złoty i brązowy? No to proste pytanie, Rafi, to lekko. W 97 roku? No. Że Impie, tak? Nie, Scott Nichols trzeci i drugi był... 11 plus 3 miał Rafał, 11 plus 2 pierwszy był... Nazwisko zmienił. Momberg, a w te... Nie, no ja bym czas, to uznał. Jesper Bjensen zmienił, ale nie wiem, czy wcześniej zmienił nazwisko. Nie o to pytasz? Nie. Tomeczku, doczytuję pytanie. W sensie nazwisko zmienił później. W 1997 roku trener Dobrucki zdobył po biegu dodatkowym srebrny medal indywidualnych mistrzostw świata juniorów. Kto obok trenera stanął wtedy pod taśmą w biegu dodatkowym? Scott Nichols. No, ale zaraz, to pierwsza była nasza odpowiedź. Powiedzieliśmy Scott Nichols i to drugie nazwisko. Nie, ale to nie była pełna odpowiedź. Niestety nie mogę zaliczyć. Pierwsze padło nazwisko. No, pierwsze padło nazwisko.
Ale to różnica jest taka, że skład do końca, a my nie odpowiedzieliśmy do końca. Bo się wcześniej zgłosiliście. No. Po 11 no, niestety. Mieliście wtedy, Rafi. 11 miałeś ty i Nikos. No, dobra, może pytanie. Ja kończyłem dwie fury, już miałem skasowane i kończyłem zawody na motocyklu Rafała Kowalskiego. Pozdrawiam. Dobra. Jedziemy dalej. Pytanie numer 11, kategoria Eleven Sports. Od 2019 roku transmitujemy w Eleven mecze PGA Ekstraligi. Na naszych antenach można oglądać także ligę duńską i szwedzką. Pytanie brzmi, kiedy zaczęła nadawać w Polsce telewizja Eleven Sports? Czy chodzi o dzień, czy chodzi o miesiąc? Godzinę. Kto to wie? Druga taśma, będzie trzecia? Tak dobrze? A to wy, przepraszam. To my. Rok na pewno 2015. Tak jest, 15. Miesiąc, chyba sierpień. Tak tu myślę. Nie jestem pewien. 2015 na bank, rok, ale... Poproszę odpowiedź. Sierpień 2015. Zgadza się. Pytanie było o miesiąc i rok startu emisji. 8-1 wygrywają Lorki. Nie podoba mi się to. Bardzo tendencyjne pytania były. Wszystko ze statystyk. Nie wszystko, trenerze. No, oprócz dwóch zawodnik pytań. Ci w taśmę wjechał dwa razy. Nie chciałaś nam uznać, nerwy. Tak samo jak oni zawsze klepią pytanie wcześniej i uznajesz, jak tylko pani dobrą odpowiedź. Jak Tomek poda złą, to nie przerywasz, jakby podaliśmy nie, bardzo ale ja wam nie przerwałam. Nie przerwałam wam. Wasza pełna odpowiedź nie była prawdziwą odpowiedzią na to pytanie. Dobra, i tak ustawione jest to wszystko. Spójrzmy sobie na zapowiedź.